Siemaneczko. Słuchajcie, wydarzyły się wydarzenia, które co nieco opóźniły opóźniły nam wrzucanie kontentu na kanał. Natomiast spokojnie, co odwlecze, to nie uciecze. Jesteśmy w temacie jeszcze grubiej niż pół roku temu, kiedy pierwszy vlog wleciał na kanał. Zatem, cóż mogę rzec? Mogę rzec tylko jedno. Subskrybujcie ten kanał, bo niedługo wleci. Od razu wam powiem, co wleci. Wleci raz, dwa, trzy, cztery rzeczy wlecą. Znowuż. No i tak, mamy tutaj na myśli pierwszorzędna sprawa, będą to shorty, które dla was przygotowaliśmy. Być może wraz z pełnoprawnymi, dłuższymi beatmaking videos. Będzie to proces powstawania tych shortów, tych bitów w zasadzie. Ponieważ zrobiliśmy 20 bitów. Zrobiliśmy 20 shortów, robiąc 20 bitów na potrzeby tych shortów. Bity wyszły moim zdaniem całkiem nieźle, lepiej na pewno niż się spodziewaliśmy. Dlatego z 5 bangerków tam się może znajdzie, ale spokojnie, spokojnie. Dla każdego coś dobrego. Także wracając do tematu. Wleci 20 shortów rap 2-3. Jest to dość ciekawy koncept, w którym towarzyszył mi ziomek z nowej pracy. Poznacie go prawdopodobnie za niedługo. Właściwie to powinien być tu jakąś godzinę temu, ale chyba jest kolejka w kebabie. Także trzeba chwilę poczekać. W każdym razie będzie to 20 shortów, 20 bitów. Bity będzie można posłuchać sobie na platformach streamingowych, do czego zachęcam. Te bity również będzie można sobie nabyć licencję do nich na stronie wizbadger.com. Także zachęcam. Zawsze oczywiście można też kontaktować się ze mną bezpośrednio na moich mediach społecznościowych typu Insta. Linki są wszędzie, także na pewno macie je. Co mogę rzec? Shorty to będzie taka wyprawa promocyjna troszeczkę. To znaczy, no oczywiście było to robione pod promocję, ale też żeby pokazać, co my tam działamy, co robimy, żeby coś tam się zadziało, jakiś ruch na kanale zrobić. Myślę, że może to być fajny content. Zobaczymy, jak na to zareagujecie, jak zareagują na to algorytmy. W każdym razie zaczynamy z tym lecieć planowo już za kilka dni wręcz, bo wakacje planujemy zacząć udostępnianie tegoż contentu. Planujemy to robić co 3 dni, więc będzie 2 miesiące kontentu. Co 3 dni wrzucany będzie shortcik, jednocześnie wlatywał będzie bit na platformy streamingowe oraz na stronkę wizbadger.com, przypominam. No i zapraszam serdecznie do współpracy, zapraszam do udostępniania tych shortów, zapraszam do zostawienia subskrypcji, bo było nad tym, było troszeczkę przy tym pracy, że tak powiem. Także mam nadzieję, że nie pójdzie to na marne. Dlatego zachęcam do wsparcia niefinansowego, wsparcia darmowego.
czyli po prostu zostawcie lajka, zostawcie suba, udostępnijcie. To jest naprawdę niedużo, a bardzo, bardzo mi pomoże. Nic was to nie kosztuje, to jest 5 sekund roboty, także bardzo proszę, to mi się bardzo przyda. Robimy to, żeby właśnie zrobić ruch troszeczkę na tym kanale, bo ten koncept, pamiętacie, pół roku temu tam vloga gdzieś tu się wyświetla, możecie sobie zobaczyć, jakie były plany, ale życie jest życiem i troszeczkę się to przeciągnęło w czasie, troszeczkę czas został bardzo ograniczony, bardzo troszeczkę bardzo ograniczony został, dlatego też zachęcam tutaj do wsparcia, bo no, w międzyczasie tak zwanym to było robione, a kosztuje to naprawdę sporo godzin i no i sporej dawki energii też. Poświęciliśmy na to spore dawki energii. Także bardzo proszę was, żebyście już teraz zostawili suba, żeby zobaczyć, co tam dla was przygotowaliśmy. Następnie moja smutna przewózka emocjonalna zostanie udostępniona, czyli wreszcie ten album Tu, gdzie miałem być, który nagrałem, przypomnę, po powrocie ze Szkocji 2020 rok, prawdopodobnie to był 2021 być może w sumie, bo w 2020 chyba wróciłem. Także to po powrocie w niedługim czasie zostało nagrane. No i tak to jest, jestem już tu, odnaleziony poniekąd. Perturbacje są zawsze obecne, ale jak to mówią, jest chujowo, ale stabilnie. Także jest tutaj, nie ma problemu. Dobra, shorty, beatmaking video, jeśli będzie na to popyt, jeśli będziecie chcieli, musicie napisać w komentarzach, czy chcecie również pełne wersje jakby produkcyjnego videos, produkcyjnych videosów z tych tudzież shortów. No tam, to już tam z ziomeczkiem siedzieliśmy, tak, klepaliśmy, on pomagał mi w tym. Także zawsze tam było na luźno, jakaś gadka, coś tam, troszkę beczki. Myślę, że może to być ciekawe, ale musicie coś znać, czy chcielibyście również pełnometrażowe takie beatmaking videosy. Oprócz tych shortów i bitów do posłuchania, bo mogę to zrobić, nie ma problemu. Tylko musicie dać znać, czy jest sens, czy ktoś to będzie chciał oglądać, bo jak nie, no to szkoda mojej pracy i czasu na to. Dobra, shorty, 20 bitów, 20 shortów za niedługo wlatują. Później wjeżdżamy tutaj z... Wiatrzy, ja wjeżdżam w z moim smutnym pitu-pitu, aczkolwiek jak ktoś lubi posłuchać czegoś głębszego niż kałuża, to może tu trafi w gusta niektórych przynajmniej osób, które rozumieją, co to są emocje i rozumieją, widzą i rozumieją więcej niż przeciętny Kowalski. Nie chcę tutaj nikogo urazić, bo to nie o to chodzi w tym, po prostu też nie chcę się wywyższać, bo to w ogóle nie o to chodzi, po prostu nie jestem lepszy od nikogo, tak naprawdę. Mogę być w czymś lepszy, ale nie lepszy od kogoś stricte, więc tutaj bardziej chodzi o typ charakteru, typ człowieka, no takiej zasadzie. Dobra, to jest sprawa druga, to wlatuje, będą, troszeczkę może o tym opowiem, bo to jest dosyć ciekawy patent. Ten album powstał po powrocie ze Szkocji i co więcej, do każdego z tych 8 utworów, które nagrałem, powstały wideoklipy, które są, zrobiłem je, które są wycinkami różnych moich filmików, które nagrałem, odkąd tak naprawdę miałem telefon z kamerą, czyli dość dawno temu. Są tam naprawdę niektóre ujęcia z czasów, kiedy miałem tam 15 lat, także jeszcze wtedy nie robiłem
14, 13, coś takiego. Jeszcze wtedy nie robiłem w ogóle muzyki, nie? Nawet nie zacząłem. I są tam takie ujęcia, więc dosyć troszeczkę może być beki, aczkolwiek jest to taki album podsumowujący. Jakby ja, jeśli wyrzucam z siebie jakiś ładunek emocjonalny nabity, zamykam jakiś rozdział w życiu takim albumem, powiedzmy. No i to wtedy wygląda w ten sposób, że wygląda to w ten sposób, że po prostu kończy się jakiś etap, zaczyna się nowy. Dla mnie tak to wygląda oś czasu. No i już ten etap się zamknął, tak? Ale tego jeszcze nie zobaczyliście, bo to było dawno, już parę lat minęło od nagrania tej płyty. Dobra, nie przedłużając tutaj, nie rozciągając tematu zbyt szeroko, czyli jakby kalejdoskop taki ujęć ze Szkocji, przed wyjazdem do Szkocji, z mojego życia po prostu. Miałem bardzo dużo materiałów jakichś nagranych z dawnych czasów, czy z aparatem w Szkocji, jak żeśmy latali, czy jeszcze telefonem gdzieś tutaj za łebka tak naprawdę. Postanowiłem zrobić z tego pożytek, bo no, leży to na dysku, przepada po prostu, a mogłem to wykorzystać w ten sposób i też tak postąpiłem. Ok, wracając do tego albumu. Miałem tam załatwić sobie katy scratch do tych utworów, bo było tam miejsce na to. Aczkolwiek tutaj zastąpiłem ten pomysł fragmentami dialogów z filmu Noce i Dnie, starego polskiego filmu, polskiej produkcji. Pewnie większość z Was nie kojarzy tego, bo to bardzo stary film, starszy niż ja dużo. Natomiast idealnie wpasowały mi się gdzieś te wycinki dialogów do tego koncept albumu. Myślę, że uzupełniają idealnie całość. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Także tutaj koniec o tu, gdzie miałem być. Myślę, że troszeczkę powiedziałem na ten temat, bo wcześniej nie wiedzieliście tego. Aha, prawdopodobnie do tego jeszcze dojdą takie pomiędzy utworami shorty ze zdjęciami starymi. Takie krótkie zapowiedzi, takie wstępy do tych utworów wideo muzycznych. Myślę, że no zobaczycie, o co chodzi. Ogólnie taki jest koncept, także mogę się z tym z Wami podzielić, bo za niedługo to wjeżdża. Za niedługo, pewnie po wakacjach, jakoś na jesień to wleci. No i trzecia sprawa. Nagraliśmy tutaj Lub Hastersów dwójkę już też dosyć dawno temu. Album jest praktycznie skończony, wymaga tam poprawek miksu do Wojciecha na mastering poleci. No i parę jakichś tam może ujęć jeszcze nagramy do po prostu, żeby był jakiś obrazek, nie wrzucać statycznych rzeczy, tylko żeby coś tam mogliście popatrzeć, że coś tam się porusza na ekranie, słuchając tych kawałków. Więc jest to druga płyta Lub Hustlersów. Pierwsza Granit, polecam sprawdzić. Gdzieś tam jest na kanale, może chwilowo nie ma na streamingach, ale na pewno wleci. Lub Hustlers Granit, nagrany w Aberdeen przed powrotem do Polski. Jakiś rok czasu, 2019 rok prawdopodobnie, 2018-19 pewnie to było nagrywane, coś ten deseń. Może skończyliśmy to w 2020. Dobra, chce mi się siku, więc będę się streszczał, bo ten drugi album Lub Hustlersów jest bardzo duża szansa, że również wleci zaraz po mojej epce. Także to jest czysty hip-hop. Tutaj nie ma żadnych w ogóle pitu-pitu zbyt wiele, bo jest to po prostu brudne, samplowane bity, skrecze, dela, katy z naszych tekstów
w każdym kawałku, tak jak przy pierwszej płycie, tak i przy drugiej, w każdym kawałku są, znajdą się gdzieś tam katy z tego kawałka wyciętych wersów, pociętych, zeskreczowanych przez Dela. Także tutaj też kolejny raz zachęcam, żeby jednak zostawić tego suba, bo no, żeby nie przegapić dobrego rapu tutaj za jakiś czas niedługi, prawdopodobnie wleci renesans. Także boom bap, być może old school, true school będzie znowuż tutaj się pojawi go sporo w Polsce, bo takie są przewidywania ekspertów. Także tak. No i Arkadia później wleci, bo jeszcze jest no, niedokończona. Jest na takim samym etapie, jakim była pół roku temu. Znaczy są szkice, trzeba to dokończyć wszystko. Do tego też pewnie jakieś wideoklipy się pokręci, ale no to jeszcze jest. To wyjdzie na pewno, ale nie wiem kiedy. Jeśli zdrowie, życie pozwoli mi na to, że po prostu będę w stanie to wypuścić fizycznie. Fizycznie jako nie wydanie fizyczne, tylko że ja będę w stanie to wykonać. Dobra. Nie wiem, co tu jeszcze mam więcej powiedzieć. Nie wiem, gdzie jest Nadzaw. Miał przyjechać, chyba nie przyjedzie, bo gra w grę, Tomb Raider, na telefonie. Czyli to jest ten League of Legends na telefonie jakiejś. Fajnie. No wiecie, chłopak ma inne potrzeby życiowe. Także ten. Dobra, będę kończył, muszę się iść wysikać. Coś tam nagrałem. Mam nadzieję, że się nagrał dźwięk, że się nagrał obraz. W miarę spoko i że coś to wyszło, bo poświęciłem parę minut. Także zapraszam do subskrypcji, lajka dawać i strzałeczka.